Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak radzić sobie z brakiem szacunku? Brak szacunku to powszechne wyzwanie, które wszyscy napotykamy w życiu i może być bardzo irytujące oraz frustrujące. Co by jednak było, gdybyśmy mogli nauczyć się od starożytnych filozofów stoicyzmu, jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami z mądrością i gracją? W tym filmie omówię 10 praktycznych zasad stoickich, które pomogą Tobie lepiej radzić sobie z brakiem szacunku. Proszę Cię, abyś został do końca, ponieważ w przeciwnym razie nie dowiesz się, która zasada mogła zmienić Twoje życie na lepsze. Gotowy? Ruszajmy więc. Numer 1. Zachowaj spokój. Jednym z podstawowych nauk stoicyzmu jest to, że nie jesteśmy zaburzeni przez to, co nam się przydarza, ale przez to, jak myślimy o tym, co nam się przydarza. Jak powiedział Epiktet, ludzi nie niepokoją rzeczy, ale ich sądy o tych rzeczach. Oznacza to, że brak szacunku nie jest z natury szkodliwy lub obraźliwy. To nasze interpretacje i osądy sprawiają, że czujemy się zranieni lub źli. Gdy ktoś okazuje Ci brak szacunku, pamiętaj, że ich zachowanie jest wynikiem ich własnych myśli, uczuć i opinii, a nie odzwierciedleniem Twojej prawdziwej wartości. To pomoże Ci zachować spokój i nie pozwolić, by ich brak szacunku wpływał na Twój stan emocjonalny. Numer 2. Refleksja nad sobą. Jak powiedział Marek Aureliusz, szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Gdy spotykasz się z brakiem szacunku, ważne jest, aby zastanowić się nad sobą i zadać sobie pytania takie jak: czy jest jakaś prawda w tym, co ta osoba powiedziała lub zrobiła? Czy zrobiłem coś, co sprowokowało tę sytuację? Jak mogę odpowiedzieć w sposób zgodny z moimi wartościami i cnotami? Refleksja nad sobą i sytuacją pozwala lepiej zrozumieć zdarzenie i swoją rolę w nim. Samorefleksja to stoicki sposób zapewnienia, że Twoje reakcje są oparte na racjonalnym osądzie, a nie impulsywnych reakcjach. Pomaga Ci uczyć się z sytuacji i promować osobisty rozwój oraz mądrość. Numer 3. Naucz się pauzować. Stoicy wierzą w znaczenie samokontroli i racjonalności. Uważają, że impulsywne reakcje napędzane intensywnymi emocjami, jak gniew czy frustracja, często prowadzą do złych decyzji i niepotrzebnego cierpienia. Ta pauza pozwala odzyskać kontrolę nad emocjami i daje Ci szansę na odpowiedź w bardziej przemyślany i wyważony sposób. Odpierając impuls do natychmiastowej reakcji, możesz lepiej dostosować swoją odpowiedź do stoickich zasad mądrości i samokontroli. Takie podejście często prowadzi do bardziej konstruktywnych i mniej emocjonalnie naładowanych interakcji, gdy spotykasz się z brakiem szacunku. Pauzowanie to kluczowa strategia stoicka, która pozwala utrzymać spokój i podejmować racjonalne decyzje, co ostatecznie prowadzi do bardziej pozytywnych wyników i osobistego wzrostu. Numer 4. Miej empatię. Epiktet i inni wpływowi stoiccy filozofowie mawiali: nie szukaj dobra w rzeczach zewnętrznych, szukaj go w sobie. Stoicy wierzą w współzależność ludzkości i to, że zrozumienie motywacji i emocji innych ludzi może prowadzić do lepszych interakcji i osobistego wzrostu. Kiedy ktoś okazuje Ci brak szacunku, stoicyzm sugeruje praktykowanie empatii. Spróbuj wczuć się w drugą osobę i zrozumieć jej perspektywę. Empatia może pomóc Ci zobaczyć sytuację z innej strony i zdać sobie sprawę, że brak szacunku tej osoby może nie być osobisty lub zamierzony. Może wynikać z jej własnych niepewności, lęków lub niewiedzy. Empatia może również pomóc Ci poczuć współczucie dla tej osoby i zmniejszyć Twoje negatywne uczucia wobec niej. Dzięki empatii możesz unikać brania jej słów lub działań do siebie i odpowiadać w sposób bardziej szanujący i godny.
Empatia pomaga zrozumieć perspektywę, uczucia i motywacje drugiej osoby. Zamiast się gniewać lub bronić, możesz odpowiedzieć życzliwie i z szacunkiem. Dzięki temu unikasz eskalacji konfliktu i utrzymujesz swoją godność. Numer 5. Skup się na cnotach. Jedną z głównych idei stoicyzmu jest rozwijanie cnót takich jak mądrość i odwaga. To one pomagają nam żyć dobrze i działać właściwie. Seneka napisał, że cnota to nic innego jak rozum. Stoicy wierzyli, że cnota jest najwyższym dobrem w życiu, a wszystko inne jest obojętne. Kiedy spotykamy się z brakiem szacunku, stoicyzm uczy nas, aby skupić się na cnocie w naszej odpowiedzi. Nie oznacza to ignorowania lub tolerowania braku szacunku, ale raczej odpowiadania w sposób, który odzwierciedla nasze stoickie wartości i zasady. Numer 6. Przyjmij akceptację. Jedną z kluczowych lekcji stoicyzmu jest akceptacja rzeczy, które są poza naszą kontrolą, takich jak brak szacunku innych. Epiktet powiedział: mądry człowiek nie lamentuje nad rzeczami, których nie ma, ale cieszy się tymi, które ma. Stoicyzm uczy nas, aby odróżniać to, co jest w naszej kontroli, od tego, co nie jest. Możemy kontrolować tylko nasze myśli, uczucia i działania, a nie zewnętrzne wydarzenia czy zachowanie innych. Dlatego, kiedy spotykamy się z brakiem szacunku, nie powinniśmy pozwolić, aby to wpływało na nasz wewnętrzny spokój. Zamiast tego powinniśmy to zaakceptować jako część życia i skupić się na tym, co możemy zrobić, aby poprawić siebie i swoją sytuację. Numer 7. Wykorzystaj humor. Czasami odrobina śmiechu działa cuda. Jak powiedział starożytny filozof Seneka, opanowałeś siebie, kiedy wiesz, jak radzić sobie z tym, czego nie należy traktować poważnie. Stoicyzm uczy nas kontrolować nasze emocje i działać racjonalnie, ale także uznaje wartość humoru w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Humor może pomóc nam zachować równowagę emocjonalną i unikać nadmiernego gniewu lub irytacji. Kiedy ktoś okazuje nam brak szacunku, zamiast pozwalać emocjom przejąć nad nami kontrolę, możemy wybrać odpowiedź z dowcipnym komentarzem lub żartem. Oczywiście humor nie powinien być używany w sposób nieodpowiedni lub nadmierny, ale może być użyteczną stoicką techniką do radzenia sobie z brakiem szacunku w sposób, który tworzy bardziej pozytywny i spokojny wynik. Numer 8. Ustal jasne granice. Stoicyzm to nie jest bycie wycieraczką, to bycie skałą. Skałą, która stoi niewzruszenie wobec braku szacunku i niesprawiedliwości. Skałą, która zna swoją wartość i wymaga szacunku od innych. Skałą, która kontroluje to, co może i puszcza to, czego nie może. Kiedy ktoś okazuje ci brak szacunku, nie musisz tego przyjmować biernie ani wybuchać gniewem. Możesz być spokojny i stanowczy. Możesz powiedzieć tej osobie, co zrobiła źle i jak oczekujesz, aby cię traktowała. Możesz ustalić jasne i rozsądne granice, które chronią twoją godność i szacunek do siebie. To jest to, czego uczy nas stoicyzm. Uczy nas bycia silnym, sprawiedliwym i odważnym. Uczy nas szacunku do siebie i innych. Uczy nas utrzymywania wewnętrznej kontroli i zewnętrznej godności w każdej sytuacji. Numer 9. Wybierz przebaczenie. Wyobraź sobie, że ktoś okazuje ci brak szacunku. Jak reagujesz? Czy wybuchasz gniewem? Czy pozwalasz temu przeminąć? Starożytna filozofia stoicyzmu ma dla nas pewną mądrość do zaoferowania. Stoicy wierzą, że przebaczenie nie jest przysługą dla innej osoby, ale darem dla samego siebie. Przebaczenie jest kluczem do wewnętrznego spokoju i szczęścia. Jednak przebaczenie nie jest łatwe. Nie oznacza zapominania lub aprobowania tego, co się stało. Oznacza wybór uwolnienia się od negatywnych emocji, które cię ranią bardziej niż kogokolwiek innego. Stoicy mówią, że powinniśmy przebaczać wszystkim, ale nie bezmyślnie. Powinniśmy przebaczać mądrze, z współczuciem i sprawiedliwością.
Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować i puszczać to, czego nie możemy. Nie możemy kontrolować, jak inni się zachowują, ale możemy kontrolować, jak odpowiadamy. Możemy wybrać przebaczenie i uwolnić się od ciężaru gniewu i urazy. Możemy wybrać dalszą drogę z poczuciem wewnętrznego spokoju i równowagi. To jest to, co stoicyzm oznacza przez przebaczenie. To nie jest słabość, ale siła. To nie jest kapitulacja, ale zwycięstwo. To nie jest ofiara, ale nagroda. Przebaczenie to ostateczny akt dbania o siebie i swojego osobistego wzrostu. Numer 10. Zmień perspektywę. Perspektywa to zdolność do widzenia rzeczy z szerszego i bardziej obiektywnego punktu widzenia. Pomaga ci unikać przesadnych reakcji lub brania rzeczy do siebie. Kiedy ktoś okazuje ci brak szacunku, zamiast pozwalać, by cię to dotknęło, możesz zrozumieć, że brak szacunku nie jest dużym problemem w wielkiej skali rzeczy. Jak powiedział stoicki cesarz Marek Aureliusz, nasze życie jest tym, co z naszych myśli czynimy. Używając perspektywy, możesz zobaczyć, że większość przypadków braku szacunku jest mała i przejściowa. Nie wpływają one na twoją prawdziwą wartość ani szczęście. Możesz również zobaczyć, że brak szacunku jest często odzwierciedleniem ignorancji, niepewności lub słabości drugiej osoby, a nie twojej. Możesz wybrać, aby to zignorować, przebaczyć lub nauczyć się z tego, zamiast pozwalać, by cię to dotknęło. Perspektywa pomaga ci skupić się na tym, co naprawdę ważne w życiu, twoich celach, wartościach i cnotach. Możesz używać swojej energii i czasu na dążenie do tego, co jest dobre i znaczące dla ciebie, zamiast marnować je na urazy czy zemstę. Zawsze pamiętaj, że stoicyzm nie polega na tłumieniu emocji, ale na ich odpowiednim zarządzaniu. Stosując te 10 zasad, możesz pozostać spokojny i silny, kiedy spotkasz się z brakiem szacunku i nieuprzejmym zachowaniem. Dziękuję za twój cenny czas i za to, że poświęciłeś go na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że znalazłeś tu inspirację i nowe perspektywy, które pomogą ci na drodze do osobistego rozwoju. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej wartościowych treści i wspólnie dążyć do lepszego zrozumienia siebie oraz świata. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.